Złodzieje sprawdzają klamki i rysują znaki obok drzwi mieszkań w Katowicach. Pierwsze przypadki zaobserwowano w weekend po święcie Trzech Króli. Oznaczenia zaniepokoiły mieszkańców bloków przy ulicy Grażyńskiego na Koszutce. Sąsiedzi zmobilizowali się i opublikowali informacje o próbach włamań w mediach społecznościowych. Wszystko zaczęło się od mojego czujnego sąsiada, który miał to nieszczęście spotkać włamywaczy przy swoich drzwiach. Będąc w domu, próbowali sprawdzić jego mieszkanie, dobijając się do niego. No i zobaczył w wizję, że osoby, które faktycznie buszują po klatce, i wstępnie ich odstraszył. Ale gdy złodzieje zniknęli, okazało się, że na klatce schodowej są oznaczone mieszkania. Dzięki temu, że sąsiad wiedział, że prowadzę profil na naszej dzielnicy Naprawiamy Koszutkę, dał mi znać i wtedy informacja popłynęła błyskawicznie na całą dzielnicę o tym, że są złodzieje i dzięki temu udało się tą szybką, naprawdę szybką kampanią informacyjną ostrzec mieszkańców. Jak się okazało w komentarzach pod postem, inni mieszkańcy dzielnicy również zauważyli oznaczenia przy swoich mieszkaniach. Wskutek tego sąsiedzi stworzyli ulotki, mające na celu ostrzec innych. Akcja z Koszutki zmobilizowała także mieszkańców innych dzielnic Katowic, m.in. osiedla Tysiąclecia i Ligoty, aby ostrzec przed potencjalnymi złodziejami. Wieszane w blokach są na stałe z komisariatu takie apele do mieszkańców o czujność. My jako Rada Dzielnicy tak naprawdę stale apelujemy przede wszystkim do mieszkańców o dwie rzeczy. O zamykanie mieszkań na klucz, nawet jeśli jest się w mieszkaniu, ponieważ ta metoda na klamkę funkcjonuje od dawna, więc ci złodzieje próbują wchodzić do mieszkań. Także tutaj dwie najważniejsze sprawy. Zamykać mieszkanie, jeśli nawet w nim jesteśmy, oraz nie wpuszczać obcych do budynku. W przypadku sytuacji takich, jakie miały miejsce na Koszutce, działania lokatorów powinny odbywać się jednocześnie z pracą policji. Powstała właśnie ta inicjatywa w mediach społecznościowych samych mieszkańców. W międzyczasie dzielnicowy pozyskał także takie informacje, że taka inicjatywa występuje i jak najbardziej tutaj staramy się włączyć też te działania. Dzielnicowy między innymi z Koszutka uczestniczył w spotkaniu z Radą Dzielnicy, gdzie także był poruszany ten problem. Także tutaj z naszej strony ukłon w stronę mieszkańców, że faktycznie zaczęli działać. Policja prosi mieszkańców o zachowanie szczególnej uwagi i przekazywanie wszystkich informacji, które mogą być ważne, do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.